Cześć. Dzień dobry, tutaj pani Flobo, czyli Marta Florkiewicz-Borkowska. Chciałabym wam dzisiaj powiedzieć o opcji Quick Lunch, czyli, czyli wykorzystaniu pewnych aktywności NIRPODA bez konieczności tworzenia lekcji. Przypominam na początku, że jeśli angielski jest dla Was problemem, to jeśli korzystacie z przeglądarki Chroma bądź też Microsoft Edge, to łatwo można sobie stronę przetłumaczyć. Tutaj widzicie, ja teraz kliknę na tłumaczenie, mamy polski zaznaczony, klikam tłumacz, no i automatycznie pojawi nam się język polski. W związku z tym Quick Lunch znajduje się w prawym górnym rogu koło profilu naszego. I jest to szybkie uruchamianie, tak zwane szybkie uruchamianie. Co my tu mamy? Słuchajcie, klikam tutaj na tą rakietę i zobaczcie, mamy tutaj open-ended question, czyli to takie otwarte pytanie, które możemy zadać uczniom. Draw it, czyli narysuj to. To, to tłumaczenie tutaj troszeczkę jest takie, no, dziwne, ale. Dla kogoś, kto, dla kogo rzeczywiście angielski miałby być barierą, to słuchajcie, myślę, że, że dobre i to. Mamy oczywiście też czasomierz, słuchajcie. Na przykład chcemy szybko uruchomić czasomierz dla uczniów, bo, 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 bo coś robią i chcemy, żeby to zrobili na czas. Na przykład, teraz jakaś praca w parach, praca w grupach, albo po prostu praca własna nad na przykład ćwiczeniem oraz y, Collaborate Board, czyli tablica współpracy. Póki co na razie w tym szybkim uruchomieniu, w tym Quick Launch mamy dostępne właśnie te cztery aktywności. Ej. Także zapraszam do korzystania. Polega to na tych samych y, warunkach, y, gdy tworzymy lekcje, czyli po prostu tworzymy taką aktywność, a potem podajemy uczniom od razu kod, i my możemy w czasie rzeczywistym śledzić efekty ich działań. Natomiast jeśli chodzi o czasomierz, to uruchamiamy go bezpośrednio. Także zapraszam serdecznie również do korzystania z tej opcji szybkie uruchamianie. A o poszczególnych tych aktywnościach, w kolejnych filmikach serdecznie zapraszam.